Jesteś z kosmosu? Przyleciałem po ciebie, ziemianinie. Jeśli odbierzemy im wodę, cała dolina będzie moja. Spóźniliśmy się. Niedaleko jest kanion. Musimy tam dotrzeć przed wodą. Nieustraszony. Zapraszamy do świata człowieka, który nie istnieje. Michael Knight. Młody samotnik wytacza krucjatę w obronie niewinnych i bezbronnych. W świecie złoczyńców, działających ponad prawem. Ani kropli wody. Uważaj, Gamoniu. Chcesz nas wysadzić w powietrze? Nie robiłbym tego, Alex. To przyjęcie na cześć panny Wade i pana Milesa. Gdyby nie oni, Herb Bremen pozbawiłby nas wody. Powiem wam, że gdy zobaczyłem panią adwokat z fundacji, która miała nas reprezentować, trochę się przestraszyłem. A tak na serio spisali się na medal. Pokonaliśmy Bremen. Prędzej, zwijamy się. Gdyby Bremen wiedział, że zabrałeś brata, wylałby nas obu. Szybciej. Sąd stwierdził, że woda jest tych, którym się należy. Nasza. Obyś miał rację. Co to miało znaczyć? Bremen od 2 lat próbuje odebrać nam wodę zgodnie z prawem. Teraz może zmienić taktykę. Dlaczego mama jest taka zła, dziadku? Przecież wygraliśmy. W sądzie wygraliśmy. Ale w prawdziwym świecie jest inaczej. Pani Wade, panie Miles, chcemy wręczyć państwu dowód naszej wdzięczności. Dziękuję. Mówię w imieniu moich kolegów z fundacji, którzy ciężko pracowali nad tą sprawą. Reprezentowanie was było dla nas zaszczytem. Miło było wygrać. Pan Miles na pewno chce podziękować wam osobiście. Devon? Było mi bardzo miło, że mogłem wam pomóc. To główny cel naszej fundacji,
i dziękujemy za wasz podarunek. W przeszłości... Co to było? To gdzieś blisko zbiornika. Nie blisko, tylko w zbiorniku. Ostrzegałam, że Bremen nie podda się tak łatwo. Ale myśleliście, że przesadzam. Panie Miles, zwycięstwo w sądzie nic nie znaczy, jeśli odetną nam wodę. Co zrobimy? Trzeba uszczelnić zbiornik i to szybko. Myślisz, że odbiorą nam prezent? Narobiliśmy im większych kłopotów, niż mieli na początku. Masz jakiś pomysł? Tylko jeden. Michael Knight. Właśnie wygraliśmy proces, który pozwoli 8 ranczom zatrzymać wodę. Jednak powód, niejaki Herb Bremen, sięga po metody niezgodne z prawem, aby pozbawić ich tej wody. Mam go powstrzymać? Właśnie. Może uda mi się na tydzień albo miesiąc, ale jak powstrzymać go na zawsze? Staram się, aby sąd wydał zakaz nękania, który zabezpieczy ich przed takimi działaniami. To znaczy? Jeśli wydarzy się coś podobnego, Herb Bremen będzie osobiście odpowiedzialny. Mam ich chronić, dopóki sąd nie wyda zakazu? Ile to potrwa? Od tygodnia do 10 dni, w zależności od sędziego. Sprawa jest prosta. Wystarczy, że powstrzymam Bremena na 10 dni. To nieco bardziej skomplikowane. Jak? Nie możemy iść do sądu z nieczystymi rękoma. Jeśli ranczerzy podejmą nielegalne działania wobec Bremena, sędzia odrzuci całą sprawę. Rozumiem. Od czego mam zacząć? Od Franceski Morgan. Jest ich przywódczynią. Jest tak impulsywna, jak ty jesteś uparty i buntowniczy. Nie znam innych osób, które aż tak by na siebie zasługiwały. Mam powstrzymać i jego, i ją. Właśnie. Zrobione. Co mu zrobiłaś? Zwiększyłam jego możliwości. Wystarczy nacisnąć ten guzik, a z tyłu wystrzeli harpun. Serio? Byłby z niego świetny rybak. Daj mu odpocząć sam. Dobrze nam się jeździło. I? Bułka z masłem. To ich powstrzyma na jakiś czas. Obyś miał rację. Nie lubię przegrywać. Jak w przypadku mojego pozwu.
Francesca, pojechałaś na skróty. Ty zawsze to robisz. Miło cię widzieć. Napijmy się. Jestem tu tylko z jednego powodu. Pokonaliśmy cię w sądzie, a ty prowadzisz brudną grę. Nie nabierzesz nikogo i nie ujdzie ci to na sucho. Wycofaj się, Herb, ostrzegam cię. Możemy się nią zająć. Myśli, że wszystko jej wolno. Nie lekceważ jej, ma więcej ikry niż cała reszta. Ale jeśli odbierzemy im wodę, cała dolina będzie moja. Przekaż Bremenowi, że fundacja wysłała jakiegoś twardziela na pomoc rancherom. Zajmiemy się nim. Jak wam idzie, tato? Ciężko, ale skończymy do zachodu. Mamo, pozwolimy, żeby Bremenowi uszło to na sucho? Nie, skarbie. Co zrobimy? Jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę. W okręgu Lincoln mieli podobny problem ponad 100 lat temu. I co zrobili? To długa historia. Chodź. Opowiem ci. Dzień dobry. Muszę powiedzieć, że jesteś lepszy niż hotel. Dobrze spałem i miałem cudowny sen. Cieszę się. Mamy problem. Wyczuwam olbrzymie metalowe obiekty przed nami. Przejmuję kierownicę. To jego wóz. Podobno przyjechał pomóc rancherom. Nie wydaje ci się, że mają wrogie zamiary? Ja nie miewam wrażeń, ale nie sądzę, aby byli przyjacielsko nastawieni. Uda nam się skoczyć? Oczywiście, ale nie gwarantuję, gdzie wylądujemy. To jak rozgniatanie robaków. Nie wydostanie się. Oni nie żartują, nie znają cię tak jak ja. Teraz. O to chodzi? Właśnie.
Mało brakowało. Skąd wiedzieli, że przyjedziemy? Jesteś pewien, że to był zaplanowany atak? Bez wątpienia. Skąd ta pewność? To nie jest pora godowa, Kowalik. Spokojnie. Odwróć się. Ręce na widoku. Kim jesteś i co tu robisz? Nie szukam roli w westernie. Nazywam się Michael Knight. Devon Miles mnie przysłał. Harry, do mnie. Jeśli masz dokumenty, chcę je zobaczyć. Mam. Sir, I do. Jest w porządku. To się okaże. Wybacz brak gościnności, ale ostatnio jesteśmy nerwowi. Witaj na ranczu MM. Jestem John Morgan. To moja córka, Fran i wnuk Kevin. Niezły wóz. Podoba ci się? Lepszy niż auta, które tutaj mamy. Jestem zajęta, panie Knight. Jeśli chce pan rozmawiać, zapraszam do stodoły. Idziesz, Kevin? Za chwilę, dziadku. Chcę się przyjrzeć. Panie Knight? Obejrzy pan moją klacz? Jasne, ale mów mi, Michael. Harry, odejdź. Nie jestem drzewem. Co ty wyprawiasz? Nie jestem hydrantem. Czasami nie da się wygrać. To moja klacz Terra. Lada dzień się ożrewi. Śliczna. Będzie miała piękne źrebaki. Przyjechałem, bo Devon Miles powiedział, że mogę pomóc. Tego nam brakowało. Kolejny prawnik. Nie jestem prawnikiem. Podobno macie kłopoty. Jeśli nie chcecie pomocy, mogę wyjechać. Kevin, idź się przebrać. Za chwilę jedziemy do zbiornika. Skoro sami nie możemy sobie poradzić, co pomoże taki ktoś jak pan? Fran. Panie Knight, w tej części kraju woda jest cenniejsza niż ziemia. Wypasamy 6000 sztuk bydła. Każde zwierzę potrzebuje 50 litrów wody dziennie. To 300 tysięcy litrów każdego dnia przez okrągły rok. Nawet bez Bremena ledwo sobie radzimy. Od 2 lat panują tu suche zimy i nasze zasoby wody zmalały o 30%. Jak chce pan nam pomóc? Lepiej poradzę sobie z Bremenem niż pan. Niech go pan przeszpieguje, a resztę zostawi mnie. Wiem, jak trzeba się z nim rozprawić. Zgoda? Jasne. Do zobaczenia nad zbiornikiem. Może się pan u nas zatrzymać. Mamy wolne pokoje, od kiedy pomocnicy odeszli.
Proszę się nie przejmować. Bez obaw. Według mnie jest odważna. Od śmierci mojego syna żyje pod presją. Toczy wojnę w pojedynkę. Jest jej ciężko. Jestem za stary, żeby pomagać, a Kevin jest za młody. Ma całe ranczo na głowie. Chciałbym jej pomóc, na pewno. Akrostopa to taka ilość wody, która przykryje cały akr warstwą o głębokości jednej stopy. To 70 tysięcy spłukań w toalecie. Zapas dla bydła w tej dolinie na 4 dni. Jak pan woli. Proszę zanieść swoje rzeczy do domu, a potem pokażę panu ranczo. Widziałeś, co ten kundel zrobił z moją oponą? Nie, ale uszkodzenie na pewno nie jest trwałe. Zależy, o czyją oponę chodzi. Na co się gapisz? Nigdy nie widziałem byka na spacerze. Pomóc ci? Nie. Dzięki, poradzę sobie. Dokąd go zabierasz? Dam Brennanowi lekcję, której nie zapomni. Jaką? Pozwolę Bumperowi pobaraszkować z jego krowami. To nie obniży wartości stada? Szybko łapiesz. Nie zasłużył sobie? Nie o to chodzi. Dokładnie to. Narażasz wszystkie rancza w dolinie, żeby tylko odegrać się na Bremenie. Jak to? Jeśli to zrobisz, zmarnujesz szansę na pozbycie się go w normalny sposób, w sądzie. Dlaczego? Żeby się odegrać, to czysty egoizm. Kim jesteś, żeby mówić mi, jak mam prowadzić ranczo? Niedługo stąd wyjedziesz. Kto cię uczynił sędzią? Nikt. Mówię tylko o sprawach, które przeoczyłaś w swoim amoku. I egoizmie. Bumper! Josh, Bumper uciekł. Odsuń się. Zrób coś z tym bykiem, Kit. Bykiem? Mam go gonić? Nie jestem matadorem. Niech ci będzie. Kto prowadzi ten wóz? Jak on to robi? Toro. Kto to powiedział? Chyba samochód. Pokaż mu, kto tu rządzi. Olej, olej, olej.
Czegoś takiego w życiu nie widziałem. Bumper się przestraszył. Michael, możesz chwycić byka za rogi. Chodź. Trzymaj. Jak on to zrobił? Widziałam, ale nie wierzę. Wymyśliłeś już jakiś wypadek? To nie będzie proste. Podobno ranczerzy pilnują zbiornika przez okrągłą dobę. Mam to gdzieś. Nawet jeśli odetniemy im wodę na kilka godzin, ich bydło wpadnie w popłoch. A co z patrolami? Komuś stanie się krzywda. Trzymaj worek. Pokazałem Michaelowi, z czym mamy do czynienia. Skoro już tu jesteś, wszystko ci powiem. Zamieniam się w słuch. Woda spływa tamtym wodospadem z głównego rezerwuaru do naszego zbiornika. Stąd jest to rozprowadzane do 8 ranch. Jak długo bydło wytrzyma bez wody? 3, może 4 dni. Ale nie w tym problem. Jeśli pozbawi się ich wody nawet na 6 godzin, wpadną w popłoch. Bydło czuje wodę z odległości kilometrów. Ruszy w jej kierunku, nie zważając na nic. Ucieknę? Coś takiego trudno opisać. Bremen trzyma was w garści. Próbuj. Jak mogę pomóc? Na razie pobaw się betoniarką. Jesteś dla niego zbyt surowa. Przyjechał nam pomóc. Jak może pomóc, skoro nie wie nic o farmerce ani wodzie? To zależy, co wie. Daj mu szansę. Chyba, że coś innego ci przeszkadza. Czasem wydaje mi się, że minąłeś się z powołaniem. Byłby z ciebie świetny plociuch. Robota czeka. Czas do łóżka, Kevin. Jutro mnie oprowadzisz. Dziś nie zobaczyłem zbyt wiele. Pojedziemy? Jasne. Chodź, Harry. To nasza wojna, nie twoja. Bremen nie żartuje. Nikogo jeszcze nie zabił, ale tylko dlatego, że nie musiał. Nie martw się. Przeżyłem już niejedną wojnę. Nie podobały mi się, ale chciwi i rządni władzy ludzie też mi się nie podobają. Jutro się rozejrzę. Dobranoc. Pani Morrow poprosiła, żebym przypilnował dziś zbiornika. Dzięki za kolację. Najwyższy czas. Jesteś niecierpliwy? To ludzka cecha. Lubię wiedzieć, co się dzieje.
Bez danych nie funkcjonuje. Wiem. Dziś przejdziesz w tryb czuwania. Będziemy trzymać wartę i mam przeczucie. Trzeba słuchać intuicji. Słuchaj, żebyś wiedział. Dobranoc, mamo, kocham cię. Ja ciebie też. Śpij dobrze. Tchły noc. Jestem już na to za duży. Niech ci będzie. Miły facet z tego Mike'a. Już czas, żebyś zaczęła myśleć o zabawie, nie sądzisz? Tato, jestem żoną twojego syna, wdową. Michael jest tu tylko przejazdem. Nie widziałem cię takiej od śmierci Billego. Niepoprawny z ciebie romantyk. Co złego w odrobinie romantyzmu? Dobranoc, skarbie. Dobranoc, tato. Ja też cię kocham. Na razie. W samą porę. Wszystko gra? Jak na razie tak. Ale jeszcze za wcześnie na kłopoty. Obyś miał rację. Wyśpij się. Nie wiem, dlaczego to robisz, ale dziękuję. Nie ma za co. Kit, rozejrzę się, bądź czujny. Nie musiałeś tego mówić. Zawsze jestem czujny. Wiem, wiem. Dewey i ja się nim zajmiemy. A co ja mam robić? Weź wóz. Na pamiątkę. O co chodzi, Kit? Zauważyłem trzech mężczyzn. Jeden zbliża się do mnie od tyłu. Pozostali skradają się jakieś 20 metrów za tobą. Zajmij się swoim, a ja swoimi. Oczywiście. Radzę zabrać rękę, kolego. Kto to powiedział? Alex.
on żyje. Nie będziemy ich ścigać? Nie. Musimy zostać i pilnować zbiornika. Co tu się stało? Miałem się nim zająć. Drugi raz się do mnie nie zbliży. Nie sądzisz, że go wystraszyłeś? Nie o to chodziło? Niezupełnie. Następnym razem powiedz mi konkretnie, czego oczekujesz. Uratowałem skórę nam obu. Świetnie się spisałeś. Jak leci? W porządku. Na razie spokój. Bremen na pewno zaatakuje. Nie wiemy tylko gdzie i kiedy. Jedziemy. Dokąd jedziemy? Na Rancho Bremena. Zbadamy sprawę. Jak? Gdybym wiedział, nie musielibyśmy niczego badać. To ma być logika? Masz lepszy pomysł? Chciałbyś posłuchać muzyki? Michael? To człowiek, który chciał mi wczoraj zrobić krzywdę. Jest jakieś 100 metrów przed nami. Ten, którego wystraszyłeś? Właśnie. Jednak mamy co badać. Kieruj. Udawaj UFO o wrogich zamiarach. To będzie wymagać gry aktorskiej. Nie aż tak bardzo. Dlaczego uciekałeś, gdy chciałem z tobą tylko porozmawiać? Kim jesteś? O czym chcesz rozmawiać? Nic nie zrobiłem. Wczoraj byłeś agresywny, ziemianinie. Kim ty jesteś? Nie chciałbyś wiedzieć. Mieliśmy już do czynienia z wścibskimi ziemianami. Jesteś z kosmosu? Kosmos to rozległa przestrzeń. Tracimy czas. Wsiadaj. Po co? Przyjechałem po ciebie. Zabierzesz mnie w kosmos? Tak. Chyba, że udzielisz mi informacji. Jakich? Co teraz planuje Bremen?
Nasza rada uważa jego działalność za dość zabawną. Będę miał kłopoty, jeśli ci powiem. Będziesz? Już je masz. Wiem tylko, że chodzi o wodociąg. Więcej nie mogę powiedzieć. Zostaw mnie. Dziękuję, do zobaczenia. Oby nie. Jak mi poszło? Byłeś świetny. Ten tekst o ziemianach był genialny. Też tak pomyślałem. Dokąd teraz? Do wodociągu. Na miejsce Frank. Imponująca maszyna, naprawdę chcesz z nią walczyć? Nie mamy wyboru. Jednym ruchem łyżki może pozbawić rancherów wody na wiele dni. Możliwe, ale ja myślę o ruchu, który zrobi krzywdę nam. Co chcesz zrobić? Musimy odciągnąć go od rury. Odejdź od wodociągu. Chyba żartuję. Jedź, Frank. Bułka z masłem. Teraz. Masz go. Co się stało? Mamy impas. Musimy odciągnąć go od rury. Jaki masz plan? Nie zaprogramowano mnie, żebym zabijał. Nie chodzi o ludzi, tylko o koparkę. A ten harpun, który Bonnie ci zainstalowała. Dobra myśl. Tym razem go dopadnę. Napęd rakietowy? Bardzo logiczny. Dzięki. Cofnę. Nie mogę, holuje nas. Te maszyny rolnicze. Ładny koń. Ładny wóz. Michael Knight z fundacji, jak mniemam. Jest pan dobrze poinformowany, panie Bremen. Oczywiście. Czym mogę służyć? Raczej, czym ja mogę służyć. To znaczy, obaj wiemy, co tu się dzieje. Cokolwiek pan planuje, nie dojdzie do tego. Może ułatwimy wszystkim życie i zostawimy wszystko tak, jak jest. Jest pan bardzo pewny siebie.
Lepsze to niż zbytnia pewność siebie. Co to ma znaczyć? Znajdzie pan swoich ludzi przykutych do maszyn przy wodociągu. Plan nie wypalił. Na razie. Do jutra sąd powinien wydać zakaz dla Bremena. Nie znasz go. Nie zamierza się poddać. Co z tobą, martwisz się? Nie chodzi o Bremena, tylko o Kevina. Dlaczego? Boję się, że będzie taki jak Josh albo ja. Co w tym złego? Joshowi wciąż wydaje się, że mieszka na Dzikim Zachodzie. Mamy na niego nie najlepszy wpływ. Dajesz mu dużo miłości? Pilnujesz dyscypliny? I pozwalasz mu być sobą? Zazwyczaj. Nic mu nie będzie. Skąd wiesz, nie masz dzieci. Sam byłem dzieckiem, pamiętam. Chyba wciąż nim jesteś. Może masz rację. Myślisz, że ludzie się zmieniają? Cały czas. Mam porywczy charakter. Co ty powiesz? Chciałabym być spokojniejsza. To złe dla mnie i dla Kevina. Pomyśl, jak ukierunkować tę energię. Jeśli zniknie mój gniew, nie dam sobie rady. Tylko on daje mi siłę. Nie możesz być zawsze silna, nikt nie jest. Nawet ty? Nawet ja. Devon ciągle mi powtarza, że jestem impulsywny. Teraz wiem, o co mu chodzi. Masz rację. Ale teraz chcę, żebyś mnie przytulił. Kevin, co tu robisz tak wcześnie? Siedziałem z Terrą. Mówiłam ci. Nieważne. Pewnie zrobiłabym to samo. Dokąd jedziesz? Do Bremena. Nie zniosę tej zabawy w kotka i myszkę. To może być niebezpieczne. Będę ostrożna. Nie mów Michaelowi, dokąd pojechałam. Wasza bezradność nie pozostawia mi wyboru. Nie mamy czasu. Skoro nie możemy ich przegnać, musimy ich zatopić. Wysadźcie grodzie na głównym zbiorniku. Tym razem zrobimy to jak należy. To nie była moja wina, to przez ten wóz. Nieważne. Upozorujemy wypadek. Woda zaleje Rancho MM i innych. Podłóżmy ładunki.
Nie krzycz to, nic ci się nie stanie. Puszczaj. Zamknij się. Ale walczy. Prędzej. Bremen złapał mamę. Gdzie ona jest? Na jego ranczu. Dlaczego tam pojechała? Nie mogła dłużej czekać. Miałem ci nie mówić. Kit, prześwietl wnętrze. Może ją namierzysz. Oczywiście, że namierzę. W południowo-wschodniej części domu jest troje ludzi, kilku na tyłach, chyba w kuchni. Jedna osoba w salonie bilardowym. To pewnie Frank. Pani Morgan, proszę stanąć pod południową ścianą. Trzymajcie się. Wysadzą grodzie i zaleją dolinę. Jedziemy. Nic ci nie jest? Nie. Wstyd mi, że dałam się złapać. Za późno, wszystko na nic. Nie bądź taka pewna. Niedaleko stąd jest kanion. Musimy tam dotrzeć przed wodą. Thank you.
Wysadzenie tamy na zbiorniku to nic w porównaniu z głównym rezerwuarem. Jesteśmy prawie na miejscu. Jeszcze raz. Kto by uwierzył? Panno Morgan, Bremen i jego ludzie jeszcze długo posiedzą za kratami. Nie poszło nam tak źle. Nie, panie Miles, dziękuję. Mam nadzieję, że wkrótce znów nas odwiedzicie. Inaczej Kevin byłby zawiedziony. Tylko Kevin? Jak mógłby odmówić? Przepraszam, mamo. Za co? Bumper uciekł i nie mogę go złapać. Nie martw się, Michael. Jestem w tym dobry. Nigdy się nie nauczysz? Jeden człowiek może wiele zmienić. Michael Knight, samotny jeździec w niebezpiecznym świecie, w świecie nieustraszonego. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Piotr Mielańczuk. Czytał Andrzej Leszczyński.